Witamy serdecznie widzów OX-a. Jesteśmy właśnie w Dębowcu w modelarni Delfin. Zastaliśmy instruktora pana Stanisława. Chętnie wysłuchamy parę słów. Co tu się u was fajnego dzieje? Witam serdecznie. Zaczynamy nowy etap w działalności naszej modelarni, która istnieje od 13 lat. W zeszłym roku niefortunnie została ona zalana i po prostu uznaliśmy, że wymaga gruntownego remontu. W tym momencie zakończyliśmy remont. Jesteśmy gotowi na przyjęcie nowych adeptów sztuki modelarstwa. Czy bez względu na to, czy ktoś się tym interesuje, bawi, czy po prostu chce spróbować nabyć nowe umiejętności, ewentualnie po prostu jak najzwyklej w świecie się dobrze bawić. Czyli zapraszacie tutaj młodzież, dzieciaki, dorosłych, kogo? Tak naprawdę modelarstwo jakiekolwiek, czy redukcyjne, czy zdanie sterowane jest przeznaczone dla każdego. Nie ma znaczenia wiek, tam może dolna granica jest tam powiedzmy ustalona na te 7-8 lat, ale górnej nie ma. Tutaj pracuję również z dorosłymi jak najbardziej. Normalnie zajęcia odbywają się w soboty między 9 a 15. I mamy przekrój, bardzo różny przekrój wieku. A tutaj przy remoncie, jak długo trwał ten remont? Ile pracy trzeba było tu w to włożyć? Kto to robił? Szczerze, przyjaciele, naprawdę przyjaciele, którzy wspomogli finansowo i siłą roboczą, ponieważ pracy było naprawdę huk. A będzie jakieś oficjalne otwarcie, czy już było otwarcie? Było nieoficjalne i ja myślę, że na tym poprzestaniemy. Oficjalnego jak najbardziej nie przewiduję. Czyli pozostało nam tylko życzyć, czego się właśnie życzy tutaj w modelarstwie? No, połamania skrzydeł. No to życzymy wam połamania skrzydeł. Dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie na zajęcia. Kicia. No, biw kicia. I za mocno. A co możesz zrobić? Spróbować trochę trawy. W tą stronę, tu i tam. Znowu muszę to ugrać. No taki jest dzisiaj pogoda. Ale bardzo ładnie, widzisz? I drugą, dobrze? Lekutko ślifnij papierkiem, jedną i drugą krawędź. I skleimy to cyjanem, wiesz? Cyjanoakrylem, takim szybkim klejem. No jak, to są osie? Tak? Tutaj w tym miejscu jest punkt przejścia. No przynajmniej z 2 cm i 2, a potem i tak to zalejemy gdzieś żywicą. Suwniarkę weź, zmierz to. Na modelarni wykonywane są modele statków, okrętów, samolotów. Można także pościgać się modelami zdalnie sterowanymi. Instruktorzy zapraszają wszystkich chętnych na zajęcia z modelarstwa. W każdą sobotę od godziny 9 do 15.